Cisza, spokój, las i ścieżka. Ścieżka do źródełka Borgońka. To nowa atrakcja gminy Haszlach. Ścieżka swój początek ma w lesie Sikorki od ulicy Lipowej w Haszlach u Czarnych Dołach. Jej oficjalne otwarcie miało miejsce w sobotę 7 lipca. Jest to ścieżka licząca około kilometra. Znajdują się na jej tablice, na której opisane jest las, bogactwo florystyczne, jak również jest informacja o zwierzętach żyjących w lesie. Myślę, że największą atrakcją będzie dla młodzieży szkolnej, bo można się w tym miejscu uczyć przyrody. Mamy tutaj wiekowy las liczący 170 lat, najstarsze drzewa mają ponad 200 lat. I jest to bardzo bogaty las pod względem florystycznym. Ścieżka już cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko pieszych, ale także i rowerzystów, bo w tym miejscu była od dawna, jednak teraz zyskała nowy blask dzięki inicjatywie Nadleśnictwa Ustroń. Tam nie ma utwardzenia, jest tylko na początku taki mostek zrobiony nad potokiem, a poza tym jest to środowisko leśne, także tam nie ma żadnych urządzeń, poza tablicami jest tylko wyznaczony szlak. Jest wydany również przewodnik, folder, gdzie jest informacja również zawarta o tych osobowościach przyrodniczych, jakie znajdują się w lesie przy ścieżce. Spacerując ścieżką można dotrzeć do znanego w gminie Haszlach źródełka Borgońka. W sołectwie Haszlach pojawia się kolejna atrakcja. Ścieżka do źródełka Borgońka, tak jak wszyscy wiemy, z tym miejscem związana jest piękna legenda, że woda ta ma właściwości lecznicze. Dzięki Nadleśnictwu Ustroń powstało w Haszlachu piękne miejsce, gdzie można spędzić czas z całą rodziną. Mamy tutaj wiatek, grill, więc serdecznie zapraszam wszystkich do Haszlacha. Podczas oficjalnego otwarcia ścieżką przespacerowali się mieszkańcy, samorządowcy na czele z wójtem gminy Haszlach oraz starostą powiatu cieszyńskiego oraz zaproszeni goście. Po części oficjalnej przyszedł czas na piknik. Wystąpiła orkiestra Dęta z Karwiny, nie zabrakło animacji dla najmłodszych, potraw myśliwskich oraz stoiska edukacyjnego Nadleśnictwa Ustroń. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.